Bogdilek, dawaj! O, już nie przeszkadzać, odpalił Sylwester. No weź, kurwa. Zepsułeś mi content. Troszeczkę utrudniane w ostatnim... Sylwestru! Dawaj! Dawaj! Michał mi mówił... Zdzwońmy się! Ja się nie boję! Możemy gadać! Nie wiem, gdzie to... Pogadajmy! Wiecie, że mam luz, chłopie, ja nic do ciebie nie mam już, kurwa. Ja nie chcę ci, nie wiem, rzucać i strzelać w ciebie, ja chcę sobie pogadać po prostu, kurwa, nie wiem. Mam do ciebie pytanie. Dlaczego cały czas mówiłeś rzeczy, które mówiłem ci na holu? To jest pytanie ode mnie do ciebie, Sylwester. Czemu bez pytania likowałeś jakieś rzeczy i tak dalej? Ja nigdy nie miałem do ciebie o to spruty, ale zawsze mnie to po prostu interesowało. Interesuje mnie to, jestem tego ciekawy. Czy możesz mi odpowiedzieć? Bardzo bym chciał. Ćpałeś? Nie ćpałem. Mam pytanie, kurwa, i nie mam nic do stracenia. Ja mogę po prostu teraz gadać i strzelać swoje pytania. Ja chcę po prostu wiedzieć, kurwa. Czy to jest coś strasznego? Chcę wiedzieć, dlaczego Sylwester likował rzeczy, które mówiłem mu na holu. Na przykład o fejmie, o moich projektach i tak dalej. Tylko to chciałem. Nic więcej. No dawaj, Sylwek, możemy też powiedzieć, pogadać o fejmie, jak chcesz. Przecież kurwa, luz. Chuj w to już, przecież chłopaki, kurwa, ten. To już jest... O, Wojciech napisał. Wojciech Gola do mnie napisał. Nie poruszaj mojego tematu w filmach. O Boże. Boże. Tylko nie to. O, dzwoni. Czyli to jest, bo ja mam nie przeszkadzać. Zbyt kontrowersyjny. Dzwoni do mnie nieznany rozmówca. Siema, Sylwester. Mam jedno pytanie. No, dawaj. Bo to jest jedna rzecz, którą na koniec się o ciebie martwiłem, a tutaj wychodzi, że... Z czym? Chodzi tutaj, jak mi mówiłeś, że chłopaki cię, można powiedzieć, szantażują tą głosówką, którą nagrał Jasiu, czy tam była nagrana podczas twojej rozmowy z Jasiem, to, że tam proponowałeś coś tej Olciak. No nie, to było przecież w tym, no kurwa, to już zapytaj się Nitro, ja o tym dzisiaj z nim rozmawiałem. No tak, ale... O tej kaszy. Ale w tym swoim odcinku powiedziałeś, że ty się bałeś, że oni mają te nagrania, ale finalnie oni nie chcieli ich użyć, a mi mówiłeś, że... Nie, no to już mówię, tak, chcieli ich użyć. Poczekaj. Mi mówiłeś, że... No to cię okłamałem, W tym filmie... Tak, to cię okłamałem, okłamałem cię. Okej. Okłamałem cię. To tyle chciałem wiedzieć. A mogę też zapytać się o coś? Słucham. Czy tylko ty strzelasz pytania? Możesz. Dobra. Dlaczego likowałeś wszystko, co ciekawe, co mówiłem ci po prostu też jakby w takiej tajemnicy, w sekrecie, na przykład na holu? Przykład. Różne rzeczy, stary, gadałeś. Jakieś, nie wiem, rzeczy z fejmu. Jakieś... Tłumaczę, Bogdel. No. Gdyż czujesz się przez siebie totalnie zdradzony. Ale nie. To ja, sorry, że ci przerywam, ale bo po prostu też nie chce mi się tego ciągnąć, bo to się zaczyna telenowelka potem, a lecimy po prostu w krótki komunikat. Mi chodzi, Sylwek, o nawet sytuację jeszcze sprzed tego. Sprzed Pandory, gdzie kurwa mieliśmy zajebisty kontakt i tam też likowałeś. Ja nie miałem o to problemu do ciebie, ale nie? Ale to przykład, bo totalnie nie wiem... No stary, kurwa, mnóstwo było tych lików, stary. Jeżeli by mnóstwo, podaj jedno. Dobrze, to zrobię ci w takim razie listę rzeczy, bo sobie i jutro odpalę live'a i zadzwonię do ciebie. Czy możemy się umówić? Ja sobie sprawdzę... Żeby to była nasza ostatnia rozmowa, tak dzisiaj. Że po prostu ty sobie zrób live'a, a ja na to odpowiem na swoim live'ie. Aha, czyli nie chcesz już ze mną gadać. No ci, Michał, dziwisz mi się? Nie dziwię ci się w żadnym razie, ale kurwa, no wiesz, możemy przecież mieć kontakt ze sobą, nie? Jakiś kurwa, nie wiem. Znaczy, na pewno ja teraz... Przynajmniej częściowy, wiesz, o co chodzi. Na pewno teraz potrzebuję trochę czasu, żeby po prostu po tym wszystkim, wiesz, jeszcze te rzeczy o Wojtku i tak dalej,
W sensie, że które? Tam, no, że tam Wojtek też coś gadał. Że Dubielowi gadał. Tak. No a co o tym sądzisz? No kurwa, co o tym sądzę? No nie wiem, no wiesz, no bo ty zawsze mówisz na przykład wszystko, co sądzisz o mnie, a na przykład o Wojtku się nie wypowiadasz praktycznie, no, w ogóle, wiesz, nie? Co powiedziałem Wojtkowi, byłeś przy tej... No ale rozmowie, wiesz, na przykład ludziom... Przeprosił. Ale ludziom byś powiedział na przykład publicznie... Co, chcesz, żebym pocisnął Wojtka teraz na... No, wiesz co, powiem ci tak, może to jest zachowanie kurewskie z mojej strony, Sylwek, ale jeżeli ty wybierasz szczerość i chcesz być szczery, to bądź szczery też z widzami i nie mów tylko o naszych kontaktach, stary, bo ja wtedy zawsze wychodzę na największą kurwę, nie? A wszyscy ludzie, z którymi innymi gadasz, bo został ci też Wojtas i wiesz dobrze o tym, że wokół ciebie jest mało ludzi, nie? I Wojtka nie chcesz... Jeszcze sekundkę, Sylwku. Wojtek też się zachował mega chujowo i dzisiaj mnie za to bardzo przepraszał. I też uważam, że się zachował mega... nie fair. A co zrobił? Ale mimo wszystko uważam, że nie dorasta ci do pięt. Nie, no ja wiem, nie, no stary, ja to jestem, wiesz, ja to jestem przekurwa, nie? Więc ja to akurat jestem świadomy, ale jak już jesteśmy szczerzy, to chciałbym po prostu, żebyś, wiesz, żebyś też na przykład, jeżeli likujesz na przykład, nie wiem, jakieś nasze rozmowy, albo nie wiem, nasze historie, to fajnie byłoby też, jakbyś powiedział coś, nie wiem, o Wojtku, jeżeli na przykład on zaszedł ci za skórę, nie? Ej, dobra, a mogę na przykład zlikować wszystkie rozmowy z tego okresu? Czy ty wyrażasz na to całkowitą zgodę jako no, osoba reprezentatywna federacji? Jakie rozmowy? No, wszystkie jakby z tego okresu. W sensie chodzi ci pewnie o tą umowę też, nie? Żeby ludziom pokazać. Nie, na przykład o tym, co się tam wydarzyło na tym face-to-face, czy to była prawda, czy to była nieprawda. Nie, no stary, ja to mogę w ogóle powiedzieć ludziom, nie? Nawet teraz, jak chcesz. No to dobra, no to czy wtedy Krzysztof powiedział prawdę na mój temat? Krzysztof ogólnie, wiesz co, powiem ci tak, Krzysztof zachował się nieprofesjonalnie, w tym wypadku uważam, bo nigdy nie użyłeś argumentu zasięgów, tak jak to było powiedziane, ale jakby powiedziałeś, że masz dobry czas, no i samo przez się rozumie, że rzucanie, wiesz, kwoty większej, no to, no nie wiem, no... Ale to wiesz, nie była, to była taka sama kwota, jaką proponowaliście Konopowi. Więc ja uważam, że mnie potraktowałeś bardziej nie fair. Ale ty też rzuciłeś, Sylwek, nie? Jakby tą kwotę, że to jest... No tak, no ale to jak wiecie, przychodzicie, żebym zawalczył, no to ja mogę po prawo podać kwotę, za jaką zawalczę. No nie? Tak, ale, więc ale nie czym... Nie użyłem argumentu zasięgów, a zostało mi to zarzucone na face to face. I milczałem przez 2 miesiące, wierzyłem, że kiedyś wyjdzie prawda, i mimo wszystko, jaką mam relację, dziękuję ci, że to teraz powiedziałeś. Tak, ja stary, wiesz, ja nie będę ukrywał tego, że ty nie użyłeś nigdy argumentu, że nie wiem, że słuchajcie, mam duże zasięgi, więc siano takie i takie, tylko rzuciłeś kwotę. Mogę, jeżeli ja powiedziałem to, to rozumiem, że mogę też powiedzieć kwotę, tak? Że zezwalasz na to. Czy mi się wydaje, że i tak już wszyscy... No jest znana, nie? Tak, ale zezwalasz na to, żeby później nie było czegoś takiego, że wykorzystasz to jako argument na przykład, nie wiem, w sądzie czy coś. Znaczy, szczerze powiedziawszy, i tak znaczy, mam dowody, bo chociaż podawałeś tą kwotę dalej do innych, nie? I to uważam było nie fair. No ale, nie wiem, możemy być szczerzy z widzami w takim razie i zezwalasz na to, żebym też jakby czuł się swobodnie i mówił na przykład kwotę i tak dalej? Jest to luz dla ciebie? No jeżeli ty uważasz, że... No Jezus, stary, ale powój ten, no przecież... Znaczy nie rozumiem, czemu potrzebujesz tego, nie? No bo nie jestem prawnikiem, stary. Nie wiem, jak to może zostać wykorzystane i tak dalej, nie? Umarz, o co chodzi. A ja nigdzie nie wiesz, ja nigdzie stricte znaczy, nie wypowiadałem się o tym. Tak, ja ci mogę powiedzieć tak. Jak znam chłopaków, będziesz miał zaraz ostry opierdol od nich. Dlaczego? No za to, że powiedziałeś o tym, że jednak nie używałem tego, nie? Argumentu za siebie. Ale ja im o tym mówiłem. Ja wiem o tym dobrze, że to nie było tak jak tak do końca z tym argumentem zasięgów. Ale powiedziałeś, że masz dobry czas w internecie, co samo przez się rozumie, że nie, w jakim... Już ci tłumaczę. No. Ja to mówię przecież na face to face wtedy. Ja wtedy powiedziałem, podałem kwotę, chłopaki powiedzieli, że no jest to... ja nie potrzebuję walczyć teraz, bo mam dobry czas w internecie. Bo rozumiesz, często na walki idą osoby, które mają gorszy czas w internecie i chcą się jakoś tam
podbudować czy coś w tym stylu. Natomiast ja mi wtedy szło całkiem okej. I to powiedziałem, nie? Bo dobrze wiesz, że ja wtedy tak byłem, średnio patrzyłem na walkę, a to wy mnie namawialiście, że to albo ja, albo Konop musimy zawalczyć. Dobrze wiesz, że tak było, no. No nie, no kurwa, nie, inaczej, stary. Tu było to tak, no bo ty też na przykład nakłamałeś z tymi 15 minutami. To nie było 15 minut i też wiesz o tym dobrze, że tam było około godziny czasu na przykład negocjacji. Nie, 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 godziny czasu trwało całe spotkanie. No ale kurwa, ja Sylwek, to też jest takie, nie wiem, ty zawsze starasz się zrobić tak, żeby ta pozycja nawet w, tym, w tej wymianie argumentów była zawsze po twojej stronie, bo nie, tak jak ja potrafię na przykład urabiać ciebie, wiesz, jako boksdelek, urokiem boksdela, to ty potrafisz urabiać, wiesz, argumentami. Może jednak ja miałem rację, a wy nakłamaliście, to okej, okay, żeby było porówno. Dobrze, być może to nie było 15 minut, być może było, że 20 się zastanawialiście. Nie, no nie, Sylwek, wiesz, tam było strzelanie przecież też, ale też było tak, że strzelanie... Nie. Bo, tak. Michał, jeżeli... Była kwota X na przykład, twoja kwota zmienna X, nie? Dobrze, ale... I my najpierw rzuciliśmy kwotę X przez 2, stary, że połowę tej kwoty. Dokąd zmierzamy teraz? Gdzie chcesz zmierzać? Co chcesz uzyskać? No, ja, stary, chcę uzyskać prawdę, nie? Czyli gdzie uważasz, że nakłamałem? No uważam, że wykorzystałeś, stary, w jakiś sposób twój dobry czas do tego, żeby podbić stawkę. Nie, ja nawet nie chciałem walczyć, podałem kwotę. Ale przecież pisałeś do Nitro jeszcze 14 dni przed wybuchem Pandora Gate, stary, nie? I chyba 20... Nie, poczekaj. No nie, no Sylwek, kurwa. Ja pierdolę, to jest chujowy w chuj, Sylwek, nie? Mogę sprawdzić? No sprawdź. Kiedy pisałeś do Nitro? Przecież to było nawet w tym filmie, stary. Że tak, a że to było po Pandorze, jakoś miesiąc, jak wtedy byliście na tych negocjacjach ze mną, bo wtedy właśnie mówili. To podaj datę, podaj datę. Mogę, czy mogę powiedzieć? Już właśnie sprawdzam po to, żeby ci podać datę. Sergiusz Górski. Pisałem do niego, już ci tłumaczę, 31 października. Ja nic nie trenowałem, więc taki samo bym... do walki, albo zróbmy teraz rewanż za pół roku. A przed Pandorą? Wtedy rozkminialiśmy na tym spotkaniu, że ja nie chcę za bardzo w Fabiańskim i pamiętasz, że dzwoniliśmy na tym spotkaniu do Wsy, puścili Drakule, tak. Dzisiaj Wysockiego i powiedział, że wtedy Ksajo, że nie, bo on nie potrafi w konferencji. I dobrze, tam już mówimy, że Drakule nas minął. A wcześniej nie dzwonił, wcześniej nie pisałeś w ogóle do Nitro Zyniaka? Dobry wieczór, Polsko. O bitkę? Poczekaj, już patrzę. Ja z nim gadałem o bitce od 2 lat z Nitro Zyniakiem. No tak, ale tam było też w jakimś zbliżonym terminie, że jeszcze było to przed naszym spotkaniem, Sylwek. I teraz wychodzi tutaj, że coś tutaj kombinuje pan Sylwester. Wiem, chciał, że chcesz mi coś udowodnić, poczekaj. Nie, no nie chcę, ja, stary, wiesz, ja tylko chcę pokazać prawdę, ja nie mam, stary, żadnych... Napisałem do niego 19 października, bo pamiętasz, wtedy mieliśmy ognisko. Kojarzysz to ognisko takie, co zrobiły dla nas dziewczyny? Wtedy zadzwonił do mnie Rafał, czy ja chcę się bić z Czajnikiem. Ja powiedziałem, że z Czajnikiem nie bardzo i że mogę pogadać z Nitrem. I napisałem do Nitra, chcesz się bić? On napisał, to groźba czy propozycja? Za ile, jaka formuła, ile kilogramów? Ja mówię, formuła obojętnie, może być boks, kilogramów ile chcesz. Myślę, że... A hajs, to nie wiem, i tutaj podałem mu, że myślę, że na tyle by się zgodzili, że dla niego. Bo ja wtedy też gadałem z Rafałem i mu mówiłem, że Nitro to by chciał tyle i tyle, bo też mi Nitro mówił, jakie kwoty. Natomiast wtedy Rafał mi mówił, że ale Nitro nie będzie mógł wspierać już Gali, bo nie ma swojego kanału. Więc gadałem, a ile byście mogli dać Nitrowi? Tutaj mi Rafał napisał i ja napisałem Nitrowi, że ile by mu mogła dać federacja. Kurwa, że ja też nie mogę, kurwa, poznać, nie wiem, nie umiem znaleźć tego fragmentu. Widzowie, podajcie mi, jak możecie. Halo, halo. Ty zmierzasz, teraz się będziemy przepychać. Nie, nie, tylko kurwa chciałbym zobaczyć ten fragment, gdzie po prostu były te wiadomości od Nitro Zyniaka, ta wymiana wiadomości twoja z nim. Czy ja z nim o walce myślałem bardzo, bardzo długo. Znaczy nie, no bo wiesz, w sumie tak, jebać to, bo my i tak, kurwa... Jest jak jest, dobra? Ja bym tylko chciał, żebyście mnie, żebym był wolny. Dobra, tylko na tym... Ale to zgadaj z Wojtkiem. O tym. No nie, bo Wojtek mi mówi, że to on nie, od tego nie jest. Dobra. Dobra, trzymaj się, Sylwek. Dobra. Trzymaj się, Michał. Jołka.